Obecność naszego zwierzchnika honorowego tutaj za stołem prezydialnym nie jest przypadkowa. Bo teraz wykorzystamy jego wiedzę na ten temat i znajomość oryginalnych dokumentów papieskich po to, żebyśmy wprost z dokumentów usłyszeli i dowiedzieli się, po co jest zakon, jaki jest jego cel i jakie są wynikające z tego nasze obowiązki. Ekscelencjo, wielce szanowny panie zwierzchniku, dostojne damy i kawalerowie Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, panie, panowie. Mam honor dzisiaj podzielić się z państwem pewną refleksją dotyczącą dokumentu wydanego w roku 1868, o którym zechciał wspomnieć ekscelencja pan zwierzchnik, a jednocześnie chciałbym przedtem, aby ten dokument był właściwie przez nas zrozumiany, podać państwu kilka bardzo prostych, ale fundamentalnych informacji dotyczących naszego zrozumienia właściwego tego dokumentu, które pomogą nam jednocześnie w zrozumieniu naszej misji i w zrozumieniu wartości i dostojeństwa naszego zakonu. Otóż, proszę państwa, ta podstawowa informacja, którą teraz państwu tutaj przekażę, mieści się całkiem niedawno w wydanym dokumencie, mianowicie w dokumencie będącym materiałami z takiego kongresu, kolokwium, które odbyło się w roku 1998 i to jest tytuł Atti del Colloquio Internazionale alla Roma, Città del Vaticano, właśnie 1998. I otóż w tym dokumencie, w tym materiale znajdują się różnego rodzaju wypowiedzi, bardzo poważne referaty naukowe i w jednym z tych referatów, mamy bardzo mało czasu, więc ja będę się bardzo, bardzo skracał, w jednym z tych dokumentów właśnie jest taki fragment dla nas absolutnie fundamentalnej wartości, mianowicie jest zacytowany fragment relacji kardynalskiej z dnia 8 lipca 1847 roku. Jedno zdanie właściwie z tej relacji państwu tutaj przedstawię. Oto pewnego razu Baldwin I, król Jerozolimy, w roku 1103 ustanowił rycerstwo zakonu i zakon kawalerów Grobu Świętego, a stosownie do tego zakonu na głowę i wielkiego mistrza zakonu wybrał patriarchę łacińskiego Jerozolimy, a jednocześnie stosownie do tego on właśnie miał prawo udzielania dekoracji, a więc mianowania tego rycerstwa. To jest, proszę państwa, absolutnie zasadniczy, fundamentalny dokument dotyczący tego, kiedy nasz zakon rycerski powstał. Zaraz będę to komentował i dalej kontynuował. Otóż w roku 1103. I to jest bardzo najistotna, właśnie najistotniejsza wiadomość. Ale teraz, proszę państwa, historia potoczyła się zupełnie innym torem. Mianowicie Królestwo Jerozolimskie nie trwało dłużej niż niecałe 100 lat. W dniu 4 lipca 1187 roku w bitwie pod Hattin w pobliżu Tyberiady rycerstwo chrześcijańskie podniosło druzgocącą klęskę zadaną mu przez wojska Saladyna i wówczas, kiedy większość tego rycerstwa wyginęła, a resztka rycerstwa schroniła się na północy Galilei, właściwie już w tej chwili na terenie Libanu blisko, w okolicach Akki i zajęła twierdzę jeszcze Akkę oraz sąsiednie okolice tej Akki, to Królestwo Jerozolimskie praktycznie, podkreślam to słowo, praktycznie przestało istnieć. Tym samym, praktycznie rzecz biorąc, zakon rycerski jako zakon uległ rozproszeniu i tutaj zaczyna się jakby od razu drugi rozdział istnienia tego zakonu. Proszę państwa, w roku 19 maja roku 1291 po tragicznym, a jednocześnie niezwykle dramatycznym oblężeniu Akki ostatnie resztki chrześcijaństwa zginęły. Mamy przynajmniej taki dokument, który mówi, że żaden chrześcijański rycerz z Akki żywy nie wyszedł. Czy to prawda, czy nieprawda, trudno nam komentować. W każdym razie było jeszcze trochę rycerzy, którzy byli w okolicy
i oni uciekając do okręta, schodzili się najpierw na Rodos, potem na Malcie, niektórzy dotarli do brzegów Italii. I tu, proszę Państwa, zaczyna się drugi rozdział istnienia zakonu, ale praktycznie rzecz biorąc, i to chcę mocno podkreślić, zakonu jako takiego w sensie organizacji, w sensie struktury i administracji nie było. Natomiast było szerokie rycerstwo Grobu Bożego i to rycerstwo Grobu Bożego posiadało coraz większe znaczenie, coraz większy prestiż i coraz większy honor i dostojeństwo. I proszę Państwa, było wielkim zaszczytem w owym czasie zostać mianowanym rycerzem Grobu Bożego, a tego mogli udzielić i czasami udzielali zwierzchnicy, królowie, czasem jeszcze jakieś wielkie, bardzo znaczące osoby, ale zasadniczo rzecz biorąc, nie było nikogo, kto by mógł taką ceremonię przeprowadzić. Jeszcze jedną chcę powiedzieć Państwu bardzo ważną uwagę, bo to też jest mylone. Mianowicie, czym innym jest zakon kanoników regularnych Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, a czym innym jest zakon rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Na temat zakonu kanoników regularnych nie będę mówił Państwu dzisiaj nic. Ja poprzestanę tylko na temacie zakonu rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. No mamy czas bardzo ograniczony, może innym razem będzie możliwość o tym jeszcze powiedzenia, ale dzisiaj muszę się trzymać bardzo ściśle tego tematu. I teraz, proszę Państwa, kolejna bardzo ważna wiadomość. Otóż ci rycerze, o których mówiłem, ci pośredni rycerze w tym czasie pojawiający się, mieli bardzo ograniczoną możliwość docierania do Ziemi Świętej. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że zwycięzca spod Hatti, Saladyn, w roku 1192 udzielił takiego pozwolenia, że dwóch kapłanów, dwóch diakonów i jeden duchowny syryjski mieli prawo opiekować się Bożym grobem. I to było wszystko, jeżeli chodzi o możliwość działania Kościoła katolickiego na tym terenie. Stwarzało to oczywiście ogromne trudności w ogóle i w odwiedzeniu Grobu Bożego i w dotarciu, a któż mógł sobie na taką podróż pozwolić w ogóle? Pomijając względy bezpieczeństwa, to były ogromne koszty, ogromne wydatki, wiele trudności. Znany mi jest taki opis ze znacznie późniejszego czasu, ale jednego z polskich wielmożów, który wędrował tutaj z okolic Litwy do Palestyny, wędrował ponad 8 miesięcy, a był to człowiek bardzo majętny. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego rozdziału naszych dziejów. Mamy rok 1333. W tym roku 1333 Robert d'Anjou, król Neapolu, król Sycylii i, proszę uważać, król Jerozolimy, formalnie, bo oczywiście Królestwa Jerozolimskiego już nie było, wszedł w porozumienie z sułtanem, wówczas mającym władzę nad Jerozolimą i nad Ziemią Świętą i za niewyobrażalną sumę, niewyobrażalną, bo 17 milionów złotych monet kupił od tego sułtana Boży grób, teren Bożego grobu i Kalwarię. Państwo sobie wyobrażają 17 milionów złotych monet, prawda? Nawet gdyby te monety były nieduże, to są kwoty idące w miliardy naszych pieniędzy. I teraz, proszę Państwa, to jest bardzo ważny moment, bo w momencie w tym ta część, w ogóle pamiątek po chrześcijaństwie przechodzi na własność Kościoła katolickiego. Gdyż Robert d'Anjou natychmiast po dokonaniu tej transakcji z sułtanem przekazuje te dwa święte miejsca zakonowi franciszkańskiemu. I zakon franciszkański ma prawo sprawować tam służbę Bożą, liturgię i jednocześnie, co jest bardzo ważną rzeczą, ma prawo zajmować się również pielgrzymami. I następuje kolejna data, proszę Państwa. 9 lat później, to dokładnie 21 listopada 1342 roku, papież Klemens VI, a przypomnę Państwu, że w owym czasie papiestwo rezydowało w Awignonie, bo jest to okres niewoli awignońskiej. Otóż papież Klemens VI wydaje specjalny dokument, w którym
którym zleca franciszkanom oficjalnie opiekę nad Ziemią Świętą i jednocześnie upoważnia kustosza, kust franciszkanów, to się nazywa gwardian, a więc ten przełożony tego miejsca, będący kustoszem, udziela jemu prawa nadawania godności rycerza grobu pańskiego. Proszę Państwa, to jest ogromny przywilej, który wtedy był niezwykle ceniony. Istnieją dokumenty, które mówią, że taki rycerz, jeśli on wrócił z tej podróży do Ziemi Świętej, to on był podejmowany jak ogromny jakiś zwycięzca, jakiś bohater narodowy w danym miejscu. I to podkreśla wielką godność naszego zakonu i godność rycerza zakonu grobu Bożego w ogóle. A żeby nie być, proszę Państwa, gołosłownym, to dotarłem do pewnego dokumentu i fragment tego dokumentu Państwu przeczytam, jak odbywało się wówczas pasowanie na rycerza. Kandydat spędzał noc przed pasowaniem przyozdobionych we wspaniałe herby grobowcach bohaterów w świetle złotych lamp, ofiarowanych przeważnie przez królów francuskich przed słynną mozaiką przedstawiającą zmartwychwstanie pańskie dla książąt florenckich w obliczu zdobytych pod Ascalonem sztandarów i broni ofiarowanej jako wotum. I teraz pisze ten pan, który dostąpił tego zaszczytu. A gdy nadszedł sobotni poranek dnia 8 lipca 1419 roku, pisze Panna Kumat i Chosylmew, wszedłem do kaplicy grobu Bożego, gdzie przy ołtarzu grobu pańskiego odprawiała się na moją intencję msza święta ku czci świętego Jerzego. A gdy przyjąłem komunię świętą i msza się skończyła, dobry rycerz, który na zlecenie miał mnie pasować, włożył na mnie krzyż rycerski, przypasał mi miecz i przypiął ostrogi, po czym przeżegnawszy mnie, ostrogi i miecz uderzył nim pięciokrotnie po ramieniu. Następnie celebrans w szatach liturgicznych wraz z imienionym rycerzem dali do rąk mnie, klęczącemu przed nimi obnażony miecz, mówiąc, że biorę ten miecz w obliczu Boga i mego patrona świętego Jerzego, abym bronił Kościoła Świętego oraz walczył z wrogami wiary. I to wszystko dobrze wziął sobie pod rozwagę. Następnie kazali mi przed ołtarzem grobu świętego zaprzysiąc po wszystkie czasy sześć postanowień, jakie mają spełnić otrzymujący krzyż kawalerski w tym czcigodnym miejscu. Mam tutaj spisane to, ale już nie będę Państwu tutaj przedłużał, bo to czas nam biegnie i dlatego może przyjdzie okazji, ale mam ten dokument tutaj. Więc. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do dalszej części naszych rozważań. Kiedy już pewna taka jakby formuła przyjęcia do zakonu grobu Bożego była ukształtowana, owszem, były podejmowane próby, żeby ten zakon rycerski w takiej formie, jaką powinien być na początku, był odnowiony. Niestety te próby zakończyły się fiaskiem. I teraz, proszę Państwa, znów robimy duży skok i przenosimy się już do czasów nieco późniejszych. Mianowicie właśnie w tym momencie, o którym teraz będziemy mówić krótko, następuje myśl o rewindykacji zarówno patriarchatu łacińskiego, jak i samego rycerstwa świętego grobu Bożego w Jerozolimie. Ale na co chcę zwrócić Państwu uwagę? I to jest bardzo ważny wówczas moment. W roku 1103 został erygowany zakon rycerski świętego grobu Bożego w Jerozolimie, ale był to zakon świecki, proszę Państwa, i był ustanowiony przez króla Baldwina, nie przez władzę kościelną, nie przez papieża, nie przez żadnego delegowaną osobę przez papieża, tylko przez króla. Był to zakon cały czas świecki. I właśnie dochodzimy do ważnego momentu, w którym w roku, no w latach w ogóle 46-7, bo papież Pius IX został ubrany papieżem w dniu 16 czerwca 1846 roku. I ale wkrótce potem podjął pertraktację z ówczesnym sułtanem,
który sprawował władzę nad Ziemią Świętą. I po tych pertraktacjach, one tam toczyły się ze względnym szczęściem, właśnie no, doszli do porozumienia, że sułtan wyraził zgodę na to, aby był restytuowany patriarchat łaciński i stosownie do tego, by nastąpiły kolejne kroki, a kolejnym tym krokiem to było właśnie odnowienie zakonu, odnowienie, podkreślam, zakonu rycerskiego świętego grobu Bożego w Jerozolimie. Ale tu następuje bardzo wyraźna cezura, proszę Państwa. Zakon, który początkowo był tylko świeckim zakonem, ściśle rycerskim, nie mającym nic wspólnego z erygowaniem przez władzę zakonu, w momencie, w którym papież Pius IX wystawił ten dokument, wziął zakon pod swoją opiekę i zakon w ten sposób stał się instytucją, elementem struktury Kościoła katolickiego. Dlatego z punktu widzenia istnienia naszego zakonu jako kościoła, elementu Kościoła powszechnego, to teraz, dopiero od tego momentu musimy mówić, że nasz zakon jest zakonem należącym do Kościoła, ściśle biorąc. To jest właśnie bardzo ważna sprawa. Proszę Państwa, można by więcej o tym mówić, ale chciałbym właśnie teraz z kolei zapoznać Państwa z dokumentem, o którym tutaj już była mowa, który ja wspominałem, mianowicie jest to brewę papieża Piusa IX, który ustanawia trzy klasy zakonu grobu Bożego z roku 1868. To jest oczywiście dokument wystawiony w języku łacińskim, ale to jest mój przekład, mam nadzieję wiarygodny. Papież Pius IX na wieczną rzeczy pamiątkę. Jak wiele było mądrych postanowień i dokonań papieży, poprzedników naszych, służących pożytkowi najświętszej religii, tak też bez wątpienia i to, co katolików z dnia na dzień pobudzało do zasług dla społeczności chrześcijańskiej, poprzez ustanawianie i nadawanie godności i nagród z racji ich cnót. Patrząc na ich znamienite wzory, uznaliśmy, że jest powinnością naszego apostolskiego posługiwania, aby nasze starania miały to na względzie, zwłaszcza w tym wieku, obfitującym zarówno w zbrodnie, jak i dowody cnót wielkich, które daleko i szeroko promieniują swym blaskiem. Tak pisze regionu Palestyny. Ten bowiem zakon, cieszący się dawnym pochodzeniem, proszę bardzo, a następnie powagą i staraniami naszych poprzedników troskliwie wspierany, od momentu swego założenia ma na celu budzenie zainteresowania ludzi ochroną i popieraniem religii katolickiej na terenie Ziemi Świętej, a także należytą nagrodę uhonorowaniem ich zasług. My bowiem, na podstawie wiarygodnych informacji, dowiedzieliśmy się, że już od początku wieku XV, licząc według chrześcijańskiej rachuby lat, kustosz, czy to jak nazywają gwardian, to co mówiłem, zakonnej rodziny zachowujących regułę świętego Franciszka, mieszkającej tej rodziny w Jerozolimie, przyjmował do rycerskiego zakonu świętego grobu mężów znamienicie zasłużonych dla religii na podstawie apostolskiego zezwolenia, a także od tego czasu miały moc prawa i statuty generalne odnoszące się do wspomnianych rycerzy, które przez świętej pamięci papieża Benedykta XIV, naszego poprzednika, zostały odnowione na mocy listu apostolskiego wydanego z Kancelarii Apostolskiej w roku 1746, a zaczynające się od słów in supremo militantis ecclesiae. No tak zawsze się składa. A także nowymi prawami i przepisami potwierdzone. Już my, mając przed oczami tego szwajcarskiego zakonu godność, w roku 1846 przez wydanie listu przez naszą Kongregację Rozkrzewiania Wiary w dniu 10 grudnia jego potwierdzenie naszą powagą stosownie powzięliśmy postanowienia odnośnie do zarządu patriarchatem mającym siedzibę w Jerozolimie rytu łacińskiego. I w tym samym roku przywróciliśmy sprawowanie jurysdykcji patriarchy łacińskiego w Jerozolimie rytu łacińskiego. A i tym samym jednocześnie przenieśliśmy, w tym samym liście, przenieśliśmy prawo mianowania rycerzy grobu świętego na wspomnianego patriarchę w sposób prywatny. Także następnie on, jako prawnie ustanowiony zarządca i rektor tego rycerskiego zakonu, przez papieża,
Na mocy delegacji w imieniu Stolicy Apostolskiej mógł przyznawać godność rycerską. Gdy przeto te sprawy dotyczące administrowania i zarządzania zakonem przez naszą władzę zostały uporządkowane, zrozumieliśmy następnie, że istnieje kilka spraw, które zdają się wymagać podjęcia stosownych decyzji służących nadaniu mu jeszcze większej godności. Niedawno bowiem czcigodny brat Józef Walerga, łaciński patriarcha Kościoła Jerozolimskiego, starał się ukazać, ponieważ jeden tylko stopień w zakonie grobu świętego od początku został ustanowiony, że z konieczności dzieje się tak, iż przy odznaczaniu mężów znakomicie zasłużonych nie ma w tym żadnej różnicy honoru, czego wymaga często nierówny charakter zasług i godność wyższego stanu, a także wynika z tego, że albo ta sama cześć dla zgody w ich dawie zachowana, albo po udzieleniu wielu mężom tej samej godności, sam ten honor u ludzi mających większe zasługi i będących wyższego stanu nie będzie miał już tak dużego znaczenia. Z tego względu ten sam czcigodny brat prosił nas, abyśmy w jakiś sposób, zarazając tej niedogodności, podzielili rycerski zakon grobu świętego na trzy klasy rycerzy. Trzy. My przeto pragnąc przychylić się do próśb tego czcigodnego brata i starając się o wielki szacunek dla wspomnianego zakonu, poleciliśmy trzem świętego kościoła rzymskiego kardynałom, aby całą sprawę rozpoznali i nam przedstawili swoje zdanie na dany temat. Zapoznaliśmy się ze zdaniem tych kardynałów, którzy stwierdzili, że należy przychylić się do próśb czcigodnego brata patriarchy Jerozolimy. My, po dojrzałym rozważeniu wszystkich spraw naszą apostolską władzą, mocą niniejszego pisma postanowiliśmy i rozporządziliśmy, aby następnie zakon rycerski świętego grobu składał się w całości z trzech klas w skali godności, a mianowicie z rycerzy pierwszej klasy, zwanych rycerzami Wielkiego Krzyża, z rycerzy drugiej klasy, zwanych komandorami, i rycerzy trzeciej klasy, którzy to wszyscy odznakę będącą właściwą dla zakonu, z wyróżnieniem stosownym dla każdego stopnia, nosić powinni. Odznaką zaś zakonu, według dawnego obyczaju, będzie krzyż, który nazywa się krzyżem Gottfrieda de Bouillon, owego wielkiego przywódcy słynnej wyprawy podjętej dla odzyskania ziemi świętych. Jest to mianowicie krzyż złoty, pokryty polewą o kolorze krwi, który wyróżnia się wielkością od czterech innych krzyży mniejszych, umieszczonych z boku, pokrytych taką samą polewą. Ten to większy krzyż dla odróżnienia od czterech mniejszych nazywa się potencja. Charakter pobożności wymaga, aby na ten krzyż nie była od góry nakładana korona, mianowicie na pamiątkę owego bardzo pobożnego przywódcy, który nie chciał przyjąć królewskiego diademu tam, gdzie Chrystusa pokazywano z koroną czerniową. Wstążka zaś, na której wisi krzyż, będzie z jedwabiu o fakturze falistej czarnego koloru, jaki w tym zakonie zwykł być w użyciu. Rycerze pierwszej klasy odznakę właściwą dla zakonu tak będą nosić, że będzie umieszczona na szarfie jedwabnej, długiej, wspomnianego koloru, wiszącej od prawego ramienia do lewego boku. Pozwalamy zaś, aby ci, którzy do pierwszej klasy będą zaliczeni, mieli też przywilej noszenia na piersi przy lewym boku wielkiej gwiazdy srebrnej z odznaką zakonu, podobnej do tych, jakie zwykły być noszone na lewym boku przez rycerzy pierwszej klasy innych zakonów. Rycerze drugiej klasy, to jest komandorzy, odznakę zakonu większego rozmiaru, wiszącą na wspomnianej wstążce, na piersi po lewej stronie, niechaj noszą według ogólnego zwyczaju rycerskiego. Ponieważ zaś rycerze grobu świętego według obyczaju noszą własną szatę koloru białego, przeto pragniemy, aby ozdoby szat różniły się stosownie do różnych stopni rycerzy, według schematu właściwego dla każdej klasy, który podany będzie mężom przyjętym do tego rycerstwa. Ufamy zaś, że znakomici mężowie będą ogarnięci pragnieniem dołożenia wszelkich starań do rozwoju religii w ziemi świętej i wszyscy, którzy zostaną przyozdobieni tymi odznaczeniami, dodadzą swoimi cnotami świetności i blasku godności tego zakonu. Prawo wybierania
i ustanawiania rycerzy powtórnie potwierdzanym, przyznawszy je czcigodnemu bratu patriarszu jerozolimskiemu i jego następcom. A jesteśmy pewni, że zawsze w wielkiej czci i szacunku u wszystkich będzie godność wspomnianego zakonu, zwłaszcza, że na mocy specjalnej delegacji samej Stolicy Apostolskiej i w jej imieniu odznaki zakonu będą przyznawane. Chcemy też, by tenże patriarcha Jerozolimy Lituwacińskiego i jego następca w przyznawaniu tych odznak we wszystkim kierowali się normą i przepisem, które zatwierdzone naszą apostolską władzą poleciliśmy przekazać w formie brewy przez naszego sekretarza, ten patriarcha. Tak chcemy i postanawiamy, bez względu na to, jak dalece sięga reguła naszej kancelarii, naszej apostolskiej, w odniesieniu do prawa nabytego, jakiego odbierać się należy, a także wspomnianego zakonu przysięga i zatwierdzenia apostolskie, albo statuty i zwyczaje zatwierdzone przez jakąkolwiek inną władzę, a także inne konstytucje i rozporządzenia apostolskie, także godne specjalnej wzmianki i pozostałe jakiekolwiek przeciwne rozporządzenia dane w Rzymie u świętego Piotra pod pieczęcią rybaka dnia 24 stycznia 1868 roku pontyfikatu naszego 22. I to jest całość tego dokumentu. Proszę Państwa, jeszcze krótkie dwie, trzy refleksje. Proszę Państwa, oprócz tych rozporządzeń, nazwijmy to administracyjnych, dotyczących dekoracji, struktury, są podkreślone tutaj dwie bardzo ważne cechy, bardzo ważne elementy dotyczące naszych rycerzy, naszego rycerstwa i charakteru naszych rycerzy. Proszę Państwa, otóż te cechy dotyczą kogo? Proszę, przypomnę jeszcze to jedno zdanie. Wszyscy, którzy zostaną przyozdobieni tymi odznaczeniami, dodadzą swoimi cnotami świetności i blasku godności samego zakonu. Ogromnie podkreśla to wartość, chwałę, godność i dostojeństwo naszego zakonu. Dlatego przynależność do naszego zakonu jest wielkim, niezwykle honorowym odznaczeniem, które w moim przekonaniu nie jest właściwie docenione przez wielu rycerzy. Pozwolą mi Państwo na szczerość. Dlatego też w moim przekonaniu, nawiązując do tego, co było powiedziane przez Jego Ekscelencję Pana Zwierzchnika, musimy przykładać ogromną wagę do tego, w jaki sposób będą dobierani kandydaci do rycerstwa. Muszą być to osoby o nieposzlakowanej uczciwości, o wielkim wymiarze cnót, a nade wszystko o wielkich zasługach dla Ziemi Świętej, a przede wszystkim dla całego Kościoła Świętego. Jest to rzecz nie do przecenienia, proszę Państwa. I dlatego wszystko, co wiąże się z rekrutacją do naszego zakonu, powinno być przedmiotem szczególnej troski całego naszego zarządu, Jego Ekscelencji Zwierzchnika, no i oczywiście tych wszystkich osób, które będą przedstawiać kandydatów do zakonu. Jest to rzecz ogromnej wagi, której nie da się później czymkolwiek zastąpić. Poza tym, proszę Państwa, jeżeli ktoś wiąże z zakonem jakiekolwiek inne cele niż te, które zostały zakonowi przypisane przez najwyższy autorytet Kościoła katolickiego, ten pomylił swoją drogę i powinien podjąć refleksję nad swoją przydatnością do naszego zakonu. Jakie będą rezultaty tej refleksji, proszę Państwa, to spoczywa już na sumieniu każdego z naszych członków i wszystkich osób, które będą brały udział w tym procesie. Jest to poza tym sprawa, która wymagałaby jeszcze dalszej tutaj naszego komentarza, dalszej refleksji, ale czas już nas tutaj ogranicza, dlatego uważam, że Państwo wezmą pod rozwagę to, co tutaj zostało powiedziane i będą kierowali się tymi wskazaniami najwyższego autorytetu papieża, zwłaszcza tego papieża, który ostatecznie ustanowił nasz zakon jako strukturę kościelną, wysoko postawioną w Kościele katolickim. Dziękuję bardzo.